Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, część pierwsza. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zaczynając ten list, Piotr nazywa Jezusa Panem, Zbawicielem i Bogiem, a siebie Jego sługą. Adresatom listu mówi, że zyskali taką samą wiarę jak On, równie wartościową. I ta wiara jest darem od Jezusa. Podobnie jak w pierwszym liście życzy, żeby łaska i pokój im się rozmnożyły i pisze, jak to się może stać, że kluczem tutaj jest poznanie Jezusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Tłumaczy, dlaczego wiara tych, do których pisze, jest tak samo wartościowa jak Jego, bo tak samo zostali obdarowani. Jezus dał im w momencie uwierzenia wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia życia, które się podoba Bogu. I przez poznawanie Go te dary będą się coraz bardziej uwidaczniać w naszym życiu. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Każdy, kto uwierzył, ma nową naturę od Boga. To jest natura, która chce czynić to, co się Bogu podoba i daje siłę do opanowania swoich pożądliwości. Nie oznacza to, że wierzący staje się równy Bogu. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. To, że mamy nową naturę, nie oznacza, że ona uwidoczni się bez żadnych problemów. Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby tak się stało. I najpierw zaleca dołożyć do wiary cnotę, czyli trwałą zdolność do pełnienia dobra. To da w wyniku większe poznanie Boga i natury świata. To da powściągliwość, czyli zdolność do opanowania swoich złych skłonności. Ta powściągliwość z kolei doprowadzi do wytrwałości, jeśli będzie się w niej trwać. To wytrwanie da prawdziwą pobożność, czyli życie takie, jakie się podoba Bogu. Wtedy też zbliży to nas do innych wierzących i to da prawdziwe braterstwo, a to prawdziwe braterstwo da szczerą miłość. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Taki rozwój wewnętrzny ujawni się też w postępowaniu. Ktoś, kto przejdzie takie stopnie rozwoju, nie będzie mógł być bezużyteczny dla Jezusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Można nie przejść takiego rozwoju i wtedy człowiek staje się bezużyteczny i może nawet zapomnieć, że uwierzył w Jezusa. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Umocnienie wyznania, umocnienie swojego powołania to właśnie praca nad sobą, nad rozwijaniem tych cnót poznania, powściągliwości, tego wszystkiego, co pomaga ujawnić się nowej naturze, którą mamy. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To szeroko otwarte wejście to w tekście greckim bogato zaopatrzone. Nie chodzi o to, że ten, kto
nie będzie się rozwijał, nie będzie nad sobą pracował, nie wejdzie do Królestwa Jezusa, jeżeli rzeczywiście w Niego uwierzył i zaprosił Go. Ale może wejść bez dorobku, a może wejść z dorobkiem. I o to właśnie, żeby wchodzić na bogato, mamy zabiegać. Zachodach przyszło razem stanąć nam jedyny raz. Nagroda piękna czeka tam, pędzimy wraz. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Nie tak jak ślepy świat ku mecie gnaj, Jezusa znasz. Od winy wolny wszystko z siebie daj, wszystko co masz. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. To życie to nie żart, no walki znój, na pięści walcz. Na zawsze odrzuć grzechu gnój, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Przyjaciół w biegu dano ci na wiele lat. Upadniesz ramię, podaw mi twój szczery brat. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. W zawodach przyszło bracia stanąć nam ten jeden raz. Sam Jezus dał.